Witam Was tutaj, cześć, chciałem Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Metro Warszawskie. Taka seria tutaj się będzie odbywać. I zaczynamy. Mamy tutaj podgląd na drugi monitor. Jak wygląda aktualnie Metro, cała M2. I co tu już mówić, zaczynamy naszą trasę. Całą trasę M2, która aktualnie jest w użytku. Odcinek centralny, w skrócie. Dobra. Zaczęliśmy oczywiście z Ronda Daszyńskiego. A jedziemy teraz, jak usłyszeliśmy, do Ronda ONZ. Przy okazji możemy sobie posłuchać i zobaczyć, jaki ruch wygląda w sobotę. No co tu dużo mówić, widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Muzyczka w tle sobie tam jakaś leci różna. Puszczam Wam ten film tuż przed tym, z tego co dobrze pamiętam. Nie wiem, prawdopodobnie coś koło 10 się ten odcinek pojawi. Lub wcześniej. O 10 obok stacji metra Targówek Mieszkaniowy. Będzie można dojechać tam jakąś komunikacją mniej więcej. Nie powiem Wam jak, ale pamiętam, że 517 tam dojeżdża chyba, z tego co pamiętam. Będzie... Będzie piknik tam metra warszawskiego, jakieś różne gadżety, będzie jakieś różne animacje. Taki ogólnie jakiś fajny piknik może się odbywać z okazji otwarcia właśnie tych trzech nowych stacji na Targówku i Pradze. Więc tam Was bardzo chętnie oczywiście zapraszam. I oczywiście tam będę się kręcić, będę przed 10 i później postaram się wbić jako media i zobaczyć pana Trzaskowskiego i zrobić oczywiście, nagrać jego wywiad, który będzie nam przeprowadzać i wtedy bym go jeszcze, może Wam go pokażę właśnie dzisiaj jeszcze i całą nową linię. A chociaż taka dokładniejsza recenzja oczywiście pojawi się później, natomiast dokładnie jak wygląda to wszystko postaram się jak najszybciej dla Was montować i możliwie szybko opublikować. Ale oczywiście to wszystko zależy od warunków pogodowych i tak dalej. No i od tego, jak długo będę się kręcić też na stacjach, to na to nie ma akurat mocnych. I tak, jak Wy to... I zaraz będzie znowu kolejne. Tylko dosyć blisko są te stacje. Doors open on the left side. No, ale jak Wy to już będziecie sobie kiedyś oglądać, to tak właśnie w 2019 roku dopiero zostały oddane kolejne trzy stacje do odcinka centralnego, który był bardzo długo budowany. Ale akurat jeszcze w tym roku, albo bardzo niedługo, pojawią się jeszcze trzy stacje po drugiej stronie, do Księcia Janusza. Księcia Janusza, Młynów i Płocka. Takie trzy nowe stacje się pojawią od Ronda Daszyńskiego. I to akurat mi się bardzo przyda akurat. Powiem Wam szczerze, że na te stacje to już dosyć długo czekam, ponieważ nie dość, że rozwali mi tramwaje, to będę mieć dzięki temu też bliższy dojazd do różnych miejscówek. No właśnie po tamtej stronie, nawet do Wolapadku, bo nie się dało teraz dojechać. Czy na Płockiej przesiąść się w tramwaje, trochę bardziej wygodne jak się jedzie w tym kierunku. Więc naprawdę na tą rozbudowę bardzo czekam. Na Targówek też, bo teraz tam mam trochę znajomych. Ale ogólnie powinno być całkiem nieźle. No, jak widzicie tutaj... Kamera i aparat, który tutaj przyczepiłem, oczywiście... Były bardzo kulturalnie przyczepione do poręczy, tutaj ją widzicie na górze. Tak, kamerka tutaj nagrywa, a jakbyście się zastanawiali, czemu tak ten wyświetlacz tutaj, który widzicie mniej więcej, jak wygląda ta cała trasa, to jest na aparacie nagrywane i macie tutaj po prostu podgląd. Z drugiej strony nagrywał to, a to niestety migocze, bo... No wiadomo, to jest taki wyświetlacz, nie lubię się nagrywać do nagrywania. No, niestety normalnie później, jak chciałem coś jeszcze nagrać na tej stacji, to już zbytnio nie chcieli z Metra, mówili z ochroniarza, nie, dzisiaj to nie nagrywamy, jutro dopiero, bo ja to nagrywałem w sobotę, więc no cóż, takie życie, ale no, trudno, niech już będzie. Co tu, że mogę Wam jeszcze powiedzieć o metrze? Metro na Brudnie, tak, bo na Brudnie tam są budowane kolejne trzy stacje, kierunki na Bras Brudno, Zacisze, Kondratowicza i Brudno, to są trzy kolejne stacje, które będą oddane.
jakoś tak mniej więcej za 3 lata. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć na przykład, że te 3 stacje właśnie, które są teraz oddane, nowe będą, no to one, ich łączny koszt budowy to było trochę ponad 1 miliard złotych, z tego co pamiętam. I były budowane one przez 38 miesięcy, co jak na polskie realia to jest naprawdę niezły czas. Powiem wam szczerze, jak na polskie realia to jest naprawdę całkiem niezły czas, bo to jest 3 i trochę więcej. Chociaż znając życie, w tym czasie moglibyśmy mieć kupę więcej stacji, gdyby nie robili tylko budżetowo, trochę tylko po 3 stacje. No ale niech już będzie, więc... Cieszmy się, że w ogóle cokolwiek powstało, jakieś nowe stacje. No i te nowe stacje, na przykład Zacisze, to jest całkowicie tylko i wyłącznie... To jest najmniejsza stacja będzie w Warszawie, metra. Tak, ona będzie mniejsza właśnie od CNK, czyli tej stacji, Centrum Nauki Kopernik. Ponieważ tutaj z tej stacji są 3 wyjścia, natomiast tam będą 2 wyjścia i tam będzie 1 winda, a tutaj są 2 windy na powierzchni. Tamta stacja to będzie po prostu tak jakby... tak jak na Ursynowie macie. Imienin, Natolin i tego typu. To będzie taka bardzo mała stacja, bo tam są tylko domki. Pod jedną z taką małych uliczek wstawili stację. Jak dla mnie bomba, gdybym tam mieszkał, to bym był naprawdę w raju. Ale... no co tu dużo mówić. Konatowicze, no to już jest taki targówek mocny. No i Brudno, no to do tramwaju po prostu będzie idealne miejsce do przesiadek. Jeżeli ktoś będzie chciał jechać bambajem, na przykład na Nopol, lub nawet się cofnąć i pojechać w kierunku na przykład Mostu Gdańskiego. Czy coś jeszcze i może innego. Kolejna stacja. I to jest jedyna stacja metra. Chwila, jeszcze raz. Właśnie w tym momencie jedziemy oczywiście pod Wisłą, co jest dosyć... Jak ktoś pierwszy raz jest w Warszawie, to jest dosyć dziwne, że się jedzie pod Wisłą. Jeżeli się nie było, nie wiem, w Gdańsku czy gdzieś tam, gdzie faktycznie też są tunele pod Wisłą. Ale Stadion Narodowy to jest jedyna stacja, gdzie są 2 perony. W sensie... 2 perony i 4 tory, ponieważ Stadion Narodowy jest przygotowana... ...na trzecią linię metra. Ale jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że jak wy tutaj sobie stoicie, zazwyczaj sobie stoi Inspiro przy tym nieczynnym peronie, to po drugiej stronie, tam gdzie są tam, jest zestawione takie sandbary, no takie tamte ścianki takie, to za tym tam tak naprawdę nie ma peronu jeszcze jednego, tylko tam jest... Jest peron, ale nie jest taki normalny, tylko tam jest kanał do remontowy, więc naprawdę ta stacja, drugi peron to jest aktualnie wykorzystywany do sali technicznych chyba bardziej. Ale... no, miejmy nadzieję, że całkiem nieźle. Jeżeli jeszcze nie wiecie, mogę wam oczywiście powiedzieć, że pociągi w metrze warszawskim jeżdżą autonomicznie. Jest tam motoryliczy, on otwiera drzwi, bo nawet ich nie zamyka z tego, co już kojarzę. Ale otwiera drzwi i tyle właściwie. Metro, pociągi już same z siebie jeżdżą. No i dojeżdżamy do ostatniej stacji naszej wycieczki. Tak, to już koniec. Się dojeżdża w 12 minut całość. A nowe stacje całej... A właśnie po rozbudowie o te 3 nowe stacje będzie całkowity czas przejazdu 18 minut całej M2. Po dodaniu jeszcze tych nakaz wszaka w sensie do księcia Janusza to 6 minut sobie doliczcie około, mniej więcej. No i... Co ja tu dużo mogę powiedzieć? Jeżdżamy właśnie już na stację, powoli oczywiście. No i nasz komunikat. Przed opuszczeniem pociągu prosimy pamiętać o zabraniu bagażu. Before leaving the train, please remember to take your luggage. Tak, nasz dokładnie ulubiony komunikat. Natomiast to, co jest ważne, już o 12, jeżeli będziecie na dworcu wileńskim, tej stacji metra,
to jeżeli dobrze pamiętam, właśnie około godziny 12, jeżeli wsiądziecie właśnie w kierunku Dworzec Leński, to się zmieni i pojedzie w kierunek Trocka. I wtedy faktycznie będziecie mogli być pierwszymi pasażerami, którzy się tędy przyjadą. Ale ja postaram się być u pana Trzaskowskiego. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No, co tu dużo mówić. Już za niedługo pojedziemy tam dalej. Tak jak ten pociąg pojechał dalej. Cześć!